No to jest ten. A właśnie, oni muszą. Ale animacje drewniane. To jest ta gra od gościa, który zrobił grę. Dobra, z kociołkiem. To jest nowa jego gra. Aha! Nachodzenie już widać. Tak, no. To jest taki kółop, ale. Dzięki Mati. Tak. Mati Byku. Ta gra, co on robił, jak ona się nazywa? Getting Over It. To jest od twórcy, od Beneta. On się nazywa Benet coś tam. Bennett Foddy. I ta gra się chyba tak nazywa też. Ja nie wiem, czyli, czy on na wzór sobie nie zrobił postaci. Czyli to jest typowa gierka pod streama, nie? Żeby streamer się wkurwiał. Tak, i jeszcze zrobią do tego jakieś fajne, wiesz, połączenie jakby z czatem zrobili, że możesz mu dzban na web zrzucić w trakcie, chłopie. Żeby to lepiej działało niż czyli połączenie z Twitchem Baldur's Gate'a. Oj, oby no. Ty, to będzie giga dobre. Ale to są gry, które nie polegają na tym, że są ciężkie, a są topornie sterowane. To jest w nich najlepsze, że tutaj trzeba wytworzyć tak jakby... To są gry, których się musisz nauczyć od zera. Możesz grać w gry 20 lat i nie będziesz potrafił grać w tę grę w ogóle. I one jedynie rzucają ci po prostu wyzwanie nauczenie się całkowicie nowej rzeczy. To jest najlepsze w tym moim zdaniem. Ale są też takie gry, które na przykład, przykładowo to jest Driver, gdzie uczysz się przez 10 godzin grania w niego i w ostatniej misji wszystko, czego się nauczyłeś, nie ma żadnego sensu, bo ta misja na innych zasadach działa. No. To oldschoolowe gry tak działały. Często, nie? Oh yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Yeah, no worries, just grapple that fucker. I'll just grapple that fucker. Ja muszę sobie z dźwiękiem puścić. Well, Salada. Oh, Salada. Na kim to jest kanale? Fajny dialog. Lepszy niż na Starfieldzie i tak. A ty, Piotrek, nie oglądasz z nami, ty... Oho. Ja oglądałem na twoim Twitchu. Aha. Ale miałem delay i bez dźwięku, nie? Baby Steps się to no nazywa. No tak, dokładnie. I to bardzo dobry tytuł, bo uczysz się faktycznie jak dziecko, nie? Chodzić. No, a game by Bennett Foddy. No, będzie grane. Hi, I'm Sean Benson. A garnuszek przeszedłeś? No pewnie. A ty? Nie, ja chyba... Nie wiem, czy ja mam tę grę w ogóle na streamie. Kurwa, no co ty gadasz? Patrycja mnie jakieś tak giga wkurwiła, bo grałem w Golfing Over It i ona mówi, a ja tam lubię takie gry, mogłabym siedzieć i grać w to 8 godzin. A mówię, kurwa, to odpal to i kurwa przejdź, a nie będziesz mi gadać, że... 8 godzin byś mogła w to grać i finalnie chyba nie zagrała, a życie mi wyzwanie, nie? Muszę to dopilnować. O, Roblox. Musisz to bąką dopilnować. Roblox chyba jest najpopularniejszym na świecie aktualnie silnikiem do gier. Miałem to samo powiedzieć, no? Systemem. No. Najlepsze jest to... Jak... Zador, dzięki. No, jasne, mów. Nie, mówię, że nie wiem, czy wiecie, że każdy z was, kto po prostu darmowego Robloxa sobie ściągnie, to każdy z was może stworzyć mapę i na niej zarabiać. Bo tam działa system tak, że o, jak Jarek. Stworzysz... O, a to jest Ghost, no, coś dla ciebie. Kurde, Ghostbusters to jest... Mi się wydaje, że Ghostbusters ma taki problem, że to jest trochę seria, która utkwiła w latach 80. i przenosząc je na... Bo oni ją mocno próbują wstrzeszczać, nie? To jest IP, który kojarzy każdy. Ale... No kurwa, poza tą konwencją lat 80. to w ogóle nie działa. Ja totalnie nie kupuję Ghostbustersów nowych. No i są dwie takie gry, które o duchach cały czas traktują. I jest to Luigi Mansion i Ghostbusters. I ani jedna, ani druga mi za bardzo się nie podoba. Ale od wyróżnieniem na pewno jest Fasmofobia, która jest hitem, nie? Ostatnio. No tak, tylko ona nie jest w formule kreskówkowej, bajkowej, nie? Horroru, no. No, ono już jest horrorem. Przecież był, nie był nawet... To no. Mnie mega zdziwiło, jak je wygooglowałem jakiś czas temu, że Roblox to ma chyba, nie wiem, ze 20 lat, bo mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce to on się stał popularny dopiero w ostatnich paru. No. Nawet nie wiem czemu, nie wiem skąd. Kolejny diarek. No fucking way. A ty grasz Bunkle na VR-ze też w horrory, czy nie?
Nie gram w horrory. Bo większość horrorów, które wychodziły, gdy VR wyszedł, to były bardzo prymitywne jumpscary, które były bardzo niefajnie, nie? Ja też jak się bardzo nagle... A ten już gameplayowy jakiś. To już fajne jest, no. Strzelaniem, jakieś zagadki logiczne były pokazane. Ja chciałem jak widzę że to trailery tego typu gier, to mam wrażenie, że to jest pokazany cały gameplay z tej gry właśnie. Tak, to jest Resident Evil 4 na VR modzie. No właśnie. No Residenty ludzie bardzo cenią za gameplay stricte w konwencji horroru. Ja sam nienawidzę horrorów, ale uważam, że Resident to jest najlepszy horror, jaki jest na rynku. This is Gondor 1. President's daughter, Baby Eagle. A, czyli jeżeli będziecie mieli Residenta 4, to będziecie mogli po prostu odpalić to w VR. Tak myślisz? Czy to no jest, było napisane na dole. Było napisane, że wymaga Residenta 4. A może wymaga, będzie sprzedany jeszcze dodatkowo. A może będzie DLC do sprzedane. No właśnie. To może wymagać i podstawki, i... A czwórka to jest chyba taka najbardziej ikoniczna, nie? Poza jedynką i dwójką. Tam szedł ten, jak on się nazywa, ten... kuchwa, ten co się wstrzyknął to. Ten skurczy byk. Nie Wesker. Wesker. Bo chyba, czat, który jest najpopularniejszy Resident Evil? Chyba dwójka, nie? Mimo dwójka. Wszystko się tak pod względem dwójeczka, nie? Chyba najbardziej ikoniczna była. Dwójka, potem czwórka, no. Ja dwójkę to pamiętam, grałem w demo na PSX-ie. Znaczy na PS-ie jedynce. I tam w ogóle, jak była ta animacja otwierania drzwi, to ja się tak tego bałem. Kurwa mać, wiecie o czym mówię? I był cały czarny ekran i się drzwi tylko otwierały. O, Starfield. A nie. Awatarek. Awatar też jest taki eyepiece ruchany do spodu, mam wrażenie, nie? Czy poza Awatarem jedynką wyszło coś innego ciekawego z Awatarem? I nie pytam ironicznie, nie? Bo był chyba jakiś nowy film Awatara. To jest fenomen właśnie, że na tak dużą produkcję, z takim dużym sukcesem kasowym i tak dalej, to jest efekt popkulturowy Awatara jest praktycznie zerowy, nie? No, bo w sensie, chodzi ci o to, ale... stary awatarowy postaci, ale wiesz co, w sensie, każdy kojarzy Awatara, nie? Ale tobie chodzi, że ten efekt, że to żadne inne medium tego nie przejęło na tyle tak, dobrze, by... cosplay, gry, seriale, animacje, nic. To w ogóle prawda. Nie chwyciło, nikt nie pisze o tym. A zna go każdy, kurwa, nie? Tak. A, to chyba taki samograj na PS-a, mam wrażenie. Mi to tak trąci, ja wam. Wiesz co, no to jest cinematic, nie? To tutaj nie ma... To też nie jest gameplay, to co tu pokazują teraz, nie? Nie no, masz cząstki gameplayu. No ale przecież widzisz, jak ta ręka się rusza, to są animacje zaoskryptowane. To wygląda trochę czasami jak ten kryminal, stary boss. To jest pokazywana reklama. Rookie level 1, stary. A to jest od Ubisoftu? To tu Ubi, dobra. Ubisoft jest odwrotny Midas, nie? Nie, no co ty? Kurwa, bazuki, chopie, pa! Shooting? Nie no, ja już widzę po tych gameplayowych wstawkach, że ta gra w ogóle nie ma gameplayu samego w sobie. Jest samograj na kanapę. Dla tatusiów, co z synem to odpalą. Ale ja wam powiem, z czym mi się najbardziej kojarzy to, co wszystko tu jest. To jest taki Horizon, tylko bez laski, a... No tak! To jest Horizon, to jest Uncharted, to jest właśnie ten typ gier, którego ja nienawidzę. Samograje takie. To jest to polskie chyba, nie? Jak to się nazywa? Nie, kurwa, to jest Cyberpunk! Tak! Nie, czy... Nie, no, to masz polski, dwójka. Jak to się nazywa? Ghostrunner, no. Tak, Ghostrunner, dwójka. Bardzo dobra muza. Jedynka była super, ale no dwójka ma być już jeszcze bardziej dopracowana, z tego co wiem.
Wiesz, no, to była gra dosyć specyficzna, bo oni już ją od razu... No to jest takie Mirror Stage, żeby nie? Była dla speedrunnerów. No. No tak. Ale już moim zdaniem już każdą grę się powinno robić w taki sposób, żeby miała narzędzie speedrunnerskie. A demo już dostępne. O, można ściągnąć, patrz. A to jest serio polska gra w pełni, czy robiona po części w Polsce, jest zagraniczny wydawca, zagraniczny właściciel? Kojarzy coś więcej? Nie, ale zaraz... No wiesz, też się mówi, że Lords of the Fallen jest polskie i jest robione kurwa w Rumunii, w Bukareszcie, nie? To jest najbardziej polski kraj. Dwójka już nie jest polska, aha. Nie, All In Games i 505 Games, no to są dwóch wydawców. Kurwa, ja ci dałem 505, 505. Nie, ja jestem w Polsce. 505 Games. Tak samo ty wymawiasz błędnie cyberpunk, a się mówi cyberpunk. Cześć Arkadikus. Wielki ludolog. Błąkol, mówi się event czy event? Event. Nie, no tak jak w Polsce nie powiesz kurwa croissant, tylko croissant, nie? Stary, wiesz jak się mówi event w Polsce? I'm Iwan Pielestad. IM, albo wybierz sobie IM, IM. Albo PGA. Tak. We're starting on the ship's bridge, preparing to select our mission from the galactic war map. O, ale też to słyszałem, że się nie mówi croissant, tylko się mówi croissant. Croissant. Croissant? Tak. Bo to jest z francuskiego, oni tam mają pierdolca na punkcie tego, żeby wszystko się diametralnie inaczej wymawiało, niż jest napisane. Carcassonne, to gra planszowa. Croissant? Ciekawostka, była Liga Poe bazująca na Carcassonne. Koniec ciekawostek. Kurde, ty... Kiedyś był taki youtuber, wiesz, się Bogdel nazywał, też ciekawostki nagrywał. Koktajl informacji. I co z nim? No i teraz powinien zdobyć 20 tysięcy łapek, to od razu następny wlatuje w film. Nice. Co to jest za giera? No, to jak PS-owe gierki, totalnie nie mój klimat, nie? To jest gierka dla... 15-letniego Andisa z USA, nie? Mam wrażenie. O Boże, a tutaj jakieś zrzuty? Kto gra kurwa w takie gry, to ja nie wiem. Znaczy to jakieś właśnie... Annihilation, no nie wiem, no jakieś robaki wielkie. W ogóle jak ja widzę robaki, to mi się przypomina najgorsza kraina WoWa i ja nigdy tam nie chciałem iść, czyli Filitus, stary. Ale fajna muzyczka była w Filitus. No, Filitus nieskończony był. Mówicie, że to czad DLC do Starfielda? W Filitusie fajne było to, że można było wyjść tam poza region i latać sobie w Azeroth. Mhm. Co ty pierdolisz, Maciejczak? No, dało się w jednym miejscu wsiąść na tającego mounta poza Outlandem. Ale to wiesz, on nie mówi o klasiku, nie? Kurwa, ty... TBC. Ty o TBC mówisz. Okay, should we do something? Should we strategize? I'm drawing this attention. Ej, to jest najnudniejszy trailer, jaki widziałem w życiu, który jeszcze próbuje imitować interakcję jakąś discordową, że umawiają się na bicie bossa. Nie gada ze sobą, a w ogóle, wiesz, była taka gra, która już nie istnieje i w podobny sposób ją reklamowano. Wiesz, jak ona się nazywa? Anthem. Anthem się nazywała. I podczas pokazów ta gra wyglądała obłędnie ładnie, ale zdupili to od razu, gdy zaczął się gameplay, to oni zaczęli gadać tak ze sobą. Ej, a wy słyszycie, co on gada? Patrz, cicho, na chwilę. Ej, to jest najgorszy lektor, jakiego widziałem kiedykolwiek na pokazie opłaconym. A ty wiesz o tym, bo niektórzy uważają, że będzie to naturalnie, jeżeli deweloper, który ledwo po angielsku gada, sam powie, który tworzył grę o tym, zamiast wziąć chłopa, kolegę, który ma lektorski głos, nie? Bzura i bo właśnie, to lepiej sobie wziąć kogoś, kto dobrze o tym opowie. To wojskomowanie daje takie bardzo tryhardowe. Znaczy, zależy poczucia. W jakiej konwencji, no jak jest półgodzinny segment z deweloperem, no to fajnie, nie? No ale jak to jest, to ma być minutowy trailer, no to moim zdaniem lepiej zatrudnić profesjonalistę. This is Brian Intihar. Czy Arkadikus już stary montuje film na Spidera? Chyba tak. Nie, już był jeden o Spiderze.
Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions. A czemu to jest podpisane Marvel? Spider-Man jest z DC przypadkiem? How the game is built to full advantage of the PlayStation 5. Co ty gadasz w ogóle? The first thing you know is that our city is, you know, ty jesteś chyba serio, ale nie, bo ja nie wiem, czy ty żartujesz, bo ty jesteś serio osobą, która w ogóle ma w dupie superbohaterów, bo ja w ogóle nie lubię superbohaterów i nie oglądam ich. A ty żartujesz, czy na serio tak gadasz? Ja lubię wybejtować tak czasem interakcje na czacie. Widzisz, jak oni się cieszą teraz? Ostatnio, jak właśnie oglądaliśmy materiał Arkadikusa, to powiedziałem na sam koniec, ty, ale przecież Spider-Man i w sensie Marvel i DC to jest przecież ten sam świat, nie? To jest to samo uniwersum i ten sam właściciel. Po czym powiedziałem, zaj w tym momencie utnij film, nie? Okay, nie wiesz, że na YouTubie trzeba właśnie raz na jakiś czas tak celowo powiedzieć coś całkowicie błędnego, ale w takiej konwencji, żeby każdy to zauważył i sobie pomyślał, ale głupi, zaraz mu napiszę, jak jest. No wszystkie tutaj recenzje ostatnio tak zrobione zostały. No i w tej samej konwencji Kiszak zawsze anime hejtuje, nie? Ale wiecie, jak ja na tych streamach z Gothica często pytam, czy mają jakieś anime do polecenia? I ludzie faktycznie w komentarzach polecają anime. Widzowie, macie wy jakieś anime do polecenia? Mob Psycho. Również piszą nie. Ale patrz, nie umiesz w ogóle, nie umiesz ludologicznie się, nie wiem, jakąś imersję tutaj się wkręcić, patrz, chłopie. Nie umiem, superbohaterowy to jest totalnie. Ja generalnie nie lubię starych światów nowoczesnych lub futurystycznych, nie? Ja najbardziej lubię średniowiecze RPG i takie klasyczne fantazy. Jestem w stanie dystopię jeszcze tak ogarnąć i lubię jakiś post-apo, ale to no, definitywnie preferuję średniowiecze i fantazy. A to dziwię się, że jak lubisz średniowiecze, to czemu z Polski wyjechałeś? Also now feed into the new district progress system, which even provides more rewards and unlocks our brand new fast travel system. As you can see here, the PlayStation 5 and its SSD means you can move across the city with very little downtime. Finally, the more you explore, the more. Na przykład, a propos Spidey'ego, ja jestem gigafanem z Spidey'ego z PS1. To jest świetna gra moim zdaniem. To jest jedna z najlepszych gier wypuszczonych na PS1. Już w ogóle pomijając fakt, że PS1 miał giga bardzo dużo dobrych tytułów, jak na przykład Bloody Roar, albo inne właśnie takie kurwa bijatyki, albo takie 3D platformówki. Ale jak byłem dzieckiem, to w ogóle ten element wymiany strojów na Spider-Manie, szybowanie pomiędzy tymi budynkami, mi się tak kurwa podobał, ja byłem całkowicie tym kupiony. I pamiętam, że chodziłem do kuzyna grać na PS-a, bo miał PS-a 2 i właśnie tego nowego Spider-Mana on wtedy miał z PS-a 2. Ja tak na to patrzę i myślałem, jaki zajebiste, nie? Jak byłem na przykład, pamiętacie taką grę, która się nazywa Prototype? Ja pierdolę, ja to uwielbiałem, jak mi się to podobało, jak to wyszło. A Prototype to tak był jest jakimś bionicznym z ręką tak bioniczną? Tak, ale to tak, był tak. Też Bionic coś tam wyszło, Bionic Commando, ale to było słabe. Ale Bionic Commando to była próba wskrzeszenia Episa z lat 80. z NES-a. Bionic Commando to jest moja ulubiona gra na NES z dzieciaka. Oho. Dzięki Rakanishu za trzeci miesiąc. Prototype robiły typy, które robiły te stare Spidery. O, widzisz. Co to jakiś Dragon Quest? Forgotten Girl, stary, no. Jest jakiś wstyd, że nie znam nazwy nawet tego. Ej, ale ja jedną rzecz muszę powiedzieć. Na PlayStation 1, to ja w tego Final Fantasy. Wiecie co? Kurwa, jak to teraz dobrze ubrać w słowa, żeby tego nie wycięli. Generalnie w grach, które posiadają stylistykę anime, jest jedna rzecz, która jest świetnie zrobiona. I grafika się... Wszystkie dziewczyny są pełnoletnie. Nie. I grafika się nigdy nie zestarzeje. I te modele są w mega ciekawy sposób przeniesione, bo to jest coś, co mi bardzo przypomina tworzenie sprite'ów 2D i przenoszenie ich na 3D, no nie? I tutaj to tak wygląda, bo te postacie, pomimo tego, że są trójwymiarowe, to nadal zachowują tą taką komiksową płaskość. I wiecie, o co mi chodzi?
Tak. A na podobnej zasadzie, nie wiem, Fortnite też się nigdy nie zestarzeje. O, wydawca się nazywa Huyovers. Nie, no to jest abominacja wizowa. Future is like a labyrinth. Every divergence is merely an. Ale wiecie, jak jest ściana w tych weebowskich gierkach? Przecież zwróćcie nawet uwagę na to, jak był ten wydawca, co teraz wydał Honkai Star Rail, to się tak nazywa, a wcześniej miał Genshina. I oni cały czas tak jakby monetyzują ten sam typ gameplayu, nie? No, a to jest ciekawa kwestia, bo to jest generalnie szersze spektrum gier mobilnych, bo większość tych gierek trafia na telefony. Jak Unity, teraz jest ta drama z Unity, nie? I ludzie tam analizują, że to jest prawdopodobnie wszystko podyktowane tym, że jest typowo pod gry mobilne, gdzie oni nie biorą w ogóle pod uwagę graczy pecetowych, bo to jest tak mały fragment rynku dla nich, że oni tak jakby nie wzięli go pod uwagę, robiąc tę decyzję. No tak, robiąc rubryczki, zobaczyli, które rubryczka, no wiemy, o co się chodzi. Ty, ale to jest... To jest kopie z Splatoonsów, czy to są Splatoonsy? Nie, tu tylko farba jest zamieniona tylko na bąbelki stare, na pianę. I o co ci chodzi? No i co, PS zobaczył, że Nintendo ma fajnego IP ze Splatoonsów, które im się podobało, więc zmienili na gumę balonową. Ale ja, może mi ktoś wytłumaczyć, o co chodzi w gameplayu Splatoonsów, bo ja nie kminię go. Ogólnie było już wiele takich gier, zakolorowujesz sobie planszę i im więcej jakby pokryte jest planszy twoim kolorem drużyny, no to lepiej, ale też możesz oczywiście eliminować wroga strzelając do niego, nie? A kiedy wygrywasz? Nie pamiętam teraz, ale albo w zależności od rozgrywki, albo czasowo i w tym czasie ile procent więcej jest przejęte, albo się dobije do iluś tam punktów. A tych trybów jest kilka. We'll see you at the Foam Stars open beta party. Okay. Square Enix, no. We've been having a blast with Foam Stars and we can't wait for you. Weźcie mi, że to nie jest koniec, bo tu nie było Bloodborne'a jeszcze. Before we wrap up, Square Enix has one more update. Nie, jeszcze nie, ale Ona nie powiedziała one more update? Today? No, powiedziała, before we wrap up. Na Nintendo dzisiaj też nic ciekawego nie pokazali, poza tym, że na Switcha wychodzą remake'i pierwszych trzech Tomb Raiderów z Lara. Dobra, pa, będzie Bloodborne. Bloodborne w przyszłości, widzowie. O, Bloodborne Fantasy. Stary. Możesz śmiało Final Fantasy zawsze wpakować na pokazach, zawsze. Welcome to the new world order. Ale Final Fantasy jest na przykład IP-sem, który jest w ogóle niepopularny w Polsce, w ogóle. A przecież w Stanach to ludzie mają jebla na punkcie tego FF-a. Patrz, jaki ten miecz jest łatwy do zrobienia cosplayu, stary. Kupujesz taką dyktę. To prawda, no? On jest łatwy do cosplayowania. A Final Fantasy to jest ten sam świat co Devil May Cry, nie? Ten co Spider-Man. Stary, to jest tak jak te teorie, że Jetsonowie dzieją się w tym samym momencie co Flintstonowie. Tylko oni tak, się to jest giga dobra teoria. No przecież to jest ten Virgil z DMC-ka, nie? Ja myślałem, że to jest Dead by Daylight, to są nowe postacie po prostu. O, babą rzucił. Panel Fantasy to jest ten świat co Wiedźmin. Tak, tylko że Wiedźmin się dzieje wcześniej, ale to jest uwarunkowane tym, że oni się w Soul Caliburze potem spotykają, nie? Tak było. Myślałem, że to Heihachi. Bo to był Heihachi.
Bo oni mają ten sam uniwersum, no tak. Ja też mam trochę dość tego, że wszystko teraz jest remake'iem, remasterem. Chciałbym więcej nowych gier. Tutelary creatures, set only to appear when the planet is in grave danger. Who dares disturb my slumber? Nawet z Warcrafta wzięli, widzisz te? Ja wam widzę i powiem tak, jak FF, to tylko wtedy, gdy pójdziesz na mida, zrobisz 0.5 i piszesz FF. To jest jedyny respektowany FF, kurwa. W żadnym innym wypadku. A jest lepsze, jak się upierałeś, żebyś na tego mida i się wykłócałeś, nie? Że ja idę. No fajny pokaz był. Fajny, no? Tylko szkoda, że żadnych gier na nie pokazali. Thanks for watching, and we'll see you next time. Ej, Beskitu, to nic nie było. Czekaj, ja zawsze liczę, że jednak coś na koniec pokażą, nie? Yeah. To jest masakra, nie? Patrzcie, nawet co ludzie na Twitchu piszą, nie? Same elki, kurwa.